Mamy tutaj funkcję wymierną f, czyli iloraz dwóch wielomianów. Licznika nie znamy, wiemy o nim, h od x jest w liczniku, wiemy, że jest to pewien wielomian, natomiast znamy mianownik, to jest x kwadrat minus 5x plus 6. I naszym zadaniem jest wybranie spośród czterech wykresów tych wykresów, które mogą być wykresem funkcji f. No przy czym mamy tutaj jeszcze, prawda, konwencja taka, że te pionowe linie przerywane oznaczają asymptoty. No i tu mamy zaznaczyć te wykresy, które mogą być wykresem funkcji f, przy czym widać, że możemy zaznaczyć tylko jeden z nich, więc jest to pewnym ułatwieniem. No i zachęcam jak zwykle do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego rozwiązania tego zadania. I również jeżeli nie wiecie teraz, jak je rozwiązać, a w trakcie filmu to, co ja mówię, jakoś wam pomoże, to warto też przerwać oglądanie filmu w każdym momencie i dokończyć rozwiązywanie zadania samemu. Na pewno z tego odniesiecie więcej korzyści niż z oglądania filmu. No dobrze, czyli teraz ja skopiowałem sobie to zadanie tutaj, żeby tu było łatwiej nam rozwiązać, więc tu je rozwiążemy, a potem sprawdzimy. No więc tak, o czym mówi nam mianownik? Otóż mianownik mówi nam o dziedzinie funkcji wymiernej, prawda? Konwencja jest taka, że dziedzina funkcji wymiernej to są wszystkie te liczby, gdzie mianownik jest różny od zera. I teraz w tych miejscach, gdzie mianownik jest różny zero, mogą się zdarzyć różne rzeczy. No dokładnie dwie rzeczy się mogą zdarzyć. I te rzeczy zawsze wpływają na to, jak wygląda wykres. No dobrze, ale najpierw zacznijmy od tego mianownik, czyli trzeba znaleźć pierwiastki tego kwadratowego trójmianu. No jest to dosyć taki typowy trójmian, więc można właściwie zgadnąć, prawda? Tu mamy suma pierwiastków jest 5, a iloczyn 6, czyli to będzie 2 i 3, czyli to jest x minus 2, więc ja to rozwiążę, może w pamięci rozłożymy na czynniki. Oczywiście jak ktoś chce, może sprawdzić, że to... No to zobaczmy. To jest x kwadrat, potem jest minus 3x, minus 2x, to jest minus 5x i plus minus 2 razy minus 3, czyli plus 6. No dobrze. Czyli nasza funkcja f od x to jest h od x, o h wiemy, że to jest wielomian, przez x minus 2 i x minus 3. No dobrze, czyli dziedziną naszej funkcji wymiernej są wszystkie liczby poza dwójką i trójką. No to co? Tutaj widać, że co, że zarówno 2, jak i 3 są w dziedzinie tej funkcji, wobec tego na pewno nie ten wykres. Tutaj jest jakiś problem w punkcie, prawda? Tutaj jest ta otwarta kropka na wykresie, oznacza, że ten punkt minus 3 jest poza dziedziną, no ale u nas poza dziedziną są punkty 2 i 3, prawda? Pierwiastki. Wobec tego również nie to. Dalej jedziemy. Tutaj mamy asymptotę pionową w punkcie 2 i taką kropkę w punkcie 3. Za chwilę wrócimy do tego, więc to może być ten wykres, dlatego że z dziedziny jest wyrzucony punkt 2 i punkt 3. Natomiast tutaj mamy asymptotę w punkcie minus 3 i 2. No nie, ale wiemy, że pierwiastki są 2 i 3, a nie minus 3 i 2, czyli to też nie. No więc jedyną możliwością jest wykres numer C. Teraz jeszcze może skomentujmy, co się może zdarzyć właśnie w tych punktach poza dziedziną. Czyli powiedzmy, że f od x byłoby równe no, na przykład x minus 3 przez x minus 2 razy x minus 3. No to byłby iloraz takich dwóch wielomianów, czyli h od x jest x minus 3. Co wtedy? Otóż nadal 3 jest poza dziedziną tej funkcji. Teraz tak, w punkcie 2, no w punkcie 2 to jest asymptota pionowa, tak, w punkcie 2 jest asymptota pionowa, no właściwie widać, że to by była, to możemy skrócić, prawda, poza, czyli x, dziedzina jest x różne od 2 i x różne od 3, to pamiętamy, ale poza tymi punktami możemy skrócić te dwie i mamy, że właściwie f od x to jest 1 przez x minus 2, ale z taką dziedziną, prawda. No i to jest właśnie ten, to nie jest dokładnie ten wykres, dlatego że w punkcie 3 ta funkcja powinna mieć wartość 1, a ona tu ma wartość 4, więc to pewnie na przykład, gdybyśmy wzięli 4 przez x, czyli gdyby nasze h od x było 4 razy x minus 3,
to by był dokładnie wykres tej funkcji. No w każdym razie taka sytuacja może się zdarzyć wtedy, kiedy również licznik ma 0 w tym punkcie, gdzie mianownik. Tak? Czyli tak jak tutaj widzimy, jeżeli h od x jest w punkcie 3 równe 0, to może tak się zdarzyć, że ta funkcja w tym punkcie, mimo że ten punkt nie jest w dziedzinie, no, ma skończone granice lewo i prawo strony. Ma w ogóle granice w tym punkcie. Wtedy mówimy, że ona ma tutaj usuwalną nieciągłość. Ale nadal ten punkt, ta funkcja jako funkcja wymierna, ona jest niezdefiniowana w punkcie 3 i mówimy, że w punkcie 3 ma usuwalną nieciągłość. Natomiast w punkcie 2 jest asymptota. Czyli reasumując, w miejscach, gdzie w zerach mianownika funkcja wymierna może mieć albo asymptotę, albo usuwalną nieciągłość. Natomiast nie może być tak, że jakiś punkt z zera mianownika należy do dziedziny funkcji wymiernej. Wobec tego tutaj jedynym punktem jest, jedynym wykresem, który ewentualnie może pasować do funkcji f, jest wykres c. Wracamy, zaznaczamy c, no i sprawdzamy. I jak zwykle zachęcam Was jeszcze raz do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.